Jest rok 1986. Pracuję wtedy dla Agence France Presse i razem z moim szefem i jego żoną jedziemy na festiwal do Jarocina. Głównie chodziło nam o to, żeby troszkę powąchać tego klimatu, który tam w czasie tego festiwalu się tworzy. Muzyka nas troszkę mniej interesowała. Było to dosyć dziwne. Wjechaliśmy do miasta, które było pełne dziwnych postaci. Takie ciche, spokojne miasteczko Jarocin. No takie polskie, prowincjonalne miasto, które nagle ożywiło się kolorowymi postaciami, z pankowymi czubami. No w ogóle po prostu miasto kolorowe. Wydawało mi się, że dla tych młodych ludzi ta muzyka oczywiście ważna, ale nie była najważniejszą rzeczą. Ważny był klimat tego całego festiwalu, to, że się spotkali, to, że jest taka strefa wolności, która tam się ujawnia. Te dzikie tańce w kurzu, ten niesamowity... No, czuło się jakąś więź między tymi ludźmi i jakąś taką potrzebę wolności.